naszym gościem jest dzisiaj pan pułkownik dr Lech Kowalski, autor książki Czekiszczak, o której dziś będzie odpowiadał, a wcześniej biografii Jaruzelskiego. Ja dostąpiłem zaszczytu poprowadzenia tego spotkania na prośbę szefa księgarni. Chcę powiedzieć, że pociągnęła mnie ta książka z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że Kiszczak to postać, która odcisnęła piętno na moim nie tylko życiorysie, ale na życiu przede wszystkim, prawda? Jako, chciałbym użyć słowa elektor, chociaż może rodowód tego słowa nie bardzo tutaj pasuje, ale mam na myśli to, że Kiszczak był tym człowiekiem, który w pewnym okresie zastąpił mechanizmy demokratyczne w całym państwie i również w Solidarności, bo przecież on decydował o tym, kto trafi do więzienia i na jak długo, kto wyjdzie i w jakim momencie, kto może tę ziemię niczyją udeptywać, a kogo trzeba wypuścić już na ziemię udeptaną, żeby sobie za bardzo nie pohasał. Władza, którą dzierżył, była po prostu przeogromna. I drugi powód, dla którego nie miałem wahań, to objętość książki, bo oczekiwałem wielu nieznanych mi rzeczy, informacji i nadzieje te się spełniły. Mamy jakby pełny życiorys, na ile on jest możliwy, człowieka, od praktycznie momentu, nie mogę powiedzieć, że narodzin, ale pewnego etapu dorosłości, prawda? W momencie, kiedy ukończył szkołę podstawową, skończyła się wojna, dalsze jego losy na tyle, na ile można to odczytać na podstawie dokumentów, są opisane w tej właśnie książce i to mnie pociągnęło, żeby spróbować swoich sił w tej nowej trochę dla mnie roli. Ja myślę, że nie będę jakby przeciągał tego wstępu i powitania. To, co jest przeszłością autora książki, autor sam spróbuję Państwu powiedzieć, czym się zajmował, skąd się wziął, dlaczego takie zainteresowania, a potem spróbujemy wysłuchać tego, co w książce nie zostało za bardzo rozwinięte. Następnie przeznaczymy dla Państwa czas na zadawanie pytań, oczywiście związanych z tą publikacją. Myślę, że do generała Jaruzelskiego też możemy wrócić, bo te dwie postaci bardzo się ze sobą łączą. Ja dziękuję Państwu za cierpliwość. Oddaję głos panu doktorowi Lechowi Kowalskiemu, autorowi książki Czekiszczak. Dzień dobry, szanowni Państwo. Chciałem podziękować za zaproszenie. Byłem tutaj w 2012 roku z książką, z biografią generała Jaruzelskiego i wspominam sobie tamto spotkanie jak najbardziej udane. Tutaj chyba spędziliśmy wtedy blisko 3 godziny. Pamiętam, spotkanie było poprzedzone filmem obrazującym właśnie przygotowania do stanu wojennego, co również było jakimś dobrym wstępem do późniejszej dyskusji. Wracając do dzisiejszej książki, a jeszcze przedtem własnej osoby. Otóż w armii spędziłem blisko 30 lat. Krótko przed stanem wojennym w moim życiorysie Wojskowa Służba Wewnętrzna dopatrzyła się, a ja tego nigdy wcześniej nie zgłosiłem, że posiadam w rodzinie kogoś za granicą, dokładnie w Glasgow na terenie Szkocji. No i to stało się powodem, że otrzymałem propozycję taką nie do odrzucenia, że w służbie liniowej nie mam już czego szukać, a najlepiej by było, gdybym się zajął poszedł do szkolnictwa, przeniósł się i tak dalej. No i to był
właściwie to była gwiazdka z nieba. Trafiłem do Wojskowego Instytutu Historycznego i tam tak naprawdę przystąpiłem do... Zająłem się, może tak, po przyjściu do Wojskowego Instytutu Historycznego i zorientowaniu się, że jest tam określonej profesji kadra, że są tam, jak się ogólnie mówiło, różne odrzuty z całych sił zbrojnych, bo tam najczęściej popadali w formie różnych łask i niełask ludzie, którzy bądź to, któregoś na przykład pułkownika dziecko nie wróciło z wycieczki zagranicznej, nie miał co szukać już w instytucji centralnej, no to gdzie go zesłać daleko poza wojsko, do Wichu. Kolejnego, powiedzmy, córka zawarła związek małżeński, też, prawda, kościelny, wzięła ślub, to nie było mu nigdy wybaczone, również gdzie go zesłać, również do szkolnictwa. I tak to szkolnictwo i Rembertów właściwie zaczął pączkować taką kadrą, która no, nie była chciana na pierwszej linii frontu. Ja się tam bardzo w tym towarzystwie na początku dziwnie czułem, bo byłem najmłodszy, jak tam trafiłem. Wszystko byli pełni pułkownicy, ja byłem w stopniu kapitana. Ale ze względu na to, że traktowali mnie tak per noga, na zasadzie pójdziesz, przyniesiesz, coś załatwisz, wrócisz, ja miałem dużo czasu na swoje własne zainteresowania, żeby rozwijać. Bardzo szybko zrobiłem doktorat. No i przy okazji, prowadząc kwerendy w archiwach na terenie Warszawy i całej Polski, bo jeździłem dużo, zorientowałem się, że są pewne tematy, które nikt nie podejmuje i nie podejmie w najbliższej przyszłości. A tak naprawdę to zmobilizował mnie towarzysz Wojciech Jaruzelski, który w 1994 roku napisał pismo do mojego ówczesnego przełożonego, komendanta Wichu, profesora Andrzeja Einenkiela, w którym stwierdził, że nie życzy sobie, żebym ja w publikacjach zajmował się jego osobą. To był rok 1994. Ja raptem na jego temat napisałem 3-4 artykuły. W Warszawie nikt nie chciał mi ich publikować, więc je wysyłałem do Arki i do Arkan późniejszych. Tam pan profesor Andrzej Nowak, z którym byłem na seminarium w Polskiej Akademii Nauk, poznaliśmy się, on mi te artykuły drukował. Jaruzelski uznał, że to jest dla niego jakieś zagrożenie, no i postanowił takiego młokosa, łebka, prawda, wojskowego usadzić i liczył jeszcze, że w 1994 roku ma na tyle władzy i siły, że ja po prostu ustąpię albo profesor Andrzej Einenkiel się wystraszy. On mi oddał to pismo i powiedział, rób jak chcesz, ale mówi, mógłbyś sobie znaleźć jakiegoś innego, ciekawszego do opisywania bohatera, mówi, tamtej epoki, mówi, miałbyś święty spokój. Ja się zorientowałem, że jeżeli w tych kilku artykułach jego to już zabolało, no to znaczy, że go odczytuję dobrze i warto nim się naprawdę zająć. I wtedy w sposób naukowy, fachowy zacząłem gromadzić materiały do biografii Jaruzelskiego. Oczywiście gromadząc materiały do książki, do biografii Jaruzelskiego, w każdym momencie gdzieś tam spod pachy, w trakcie tych kwerend dotyczących Jaruzelskiego, no pojawiał się i wychodził spod jego tam ramienia, prawda, ktoś taki jak Kiszczak. W pewnym czasie to już stało się tak równorzędne, że zacząłem prowadzić kwerendy w sprawie jednego, prawda, generała i drugiego. I wiedziałem, że kiedy skończę książkę poświęconą generałowi Jaruzelskiemu, następny będzie w kolejności generał Kiszczak. Problemy moje zaczęły się z chwilą, kiedy ja ukończyłem książkę o Jaruzelskim i generał sobie zażyczył maszynopisu przed wydaniem tej książki w wydawnictwie Rytm. Ja odmówiłem. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że szefem wydawnictwa Rytm był etatowy funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa, pan Kotarski, który pracował pod nazwiskiem operacyjnym jeszcze z okresu służby w Służbie Bezpieczeństwa. I nie wiedziałem, że razem z generałem no, ustalają pewne posunięcia, pewne fakty, które miałyby mnie zablokować. Mimo to ta książka ukazała się, ale
w przededniu jego ukazania moje losy już były policzone wojskowi w Akademii Obrony Narodowej. Zorientowali się, że robiąc restrukturyzację w siłach zbrojnych, jest najłatwiej kogoś usunąć. I na 80 etatów w moim instytucie skasowano tylko mój. I takie moje było pożegnanie z armią. Książka się ukazała, pierwsze wydanie. Nikt na nią nie zwracał uwagi, nie miałem żadnych spotkań autorskich, nikt sobie o mnie zawracał głowy. Na pierwszych targach międzynarodowych w Warszawie, to było 3 miesiące po wydaniu książki o Jaruzelskim, zaproszono mnie na stoisko do podpisywania tej książki. Ja nie podpisałem żadnego egzemplarza, dlatego że mnie nie było widać w ogóle na tym stoisku, ze względu na to, że wojskowi mi zorganizowali taką zasłonę, można powiedzieć, honorową. Podeszło do stoiska 10-12 osób, kierował nimi, wszyscy byli po cywilnemu, kierował nimi pan generał Antoni Jasiński i oni po prostu stali przede mną i podnosili co jakiś tam egzemplarz do ręki, przeglądali, oglądali i nic nie mówili, ale mnie nie było widać. Odsiedziałem godzinę, oni odstali godzinę i się rozeszliśmy. I to było takie coś, co mnie strasznie zniechęciło, tak naprawdę, bo nie przypuszczałem, że to może przybrać taki obrót rzeczy. Przechodząc teraz do książki z Kiszczakiem. W trakcie gromadzenia materiału do biografii Jaruzelskiego ja zgromadziłem bardzo dużo dokumentów dotyczących Kiszczaka. Wydawało mi się, że to będzie o wiele ciekawsza postać, że ciekawiej będzie się pisało tą książkę ze względu na to, że Jaruzelski był taki miałki, nijaki, po prostu męczący. Pisanie książki o Jaruzelskim to była gehenna po prostu. To jest ktoś taki prymusik, on wszędzie chce być najlepszy, na pierwszym miejscu. Wszystko jest tam pokłamane, pokręcone w jego życiorysach. Jakbym Państwu pokazał jego teczkę personalną, to tam jest 12 stron tekstu. Tak wszystko wyczyścił w okresie, kiedy był prezydentem, że odchodząc już w ogóle z życia publicznego, tam nie ma po co sięgać. Natomiast Kiszczak to taki pełnokrwisty, można powiedzieć, czekista, urodzony czekista. On nie nabrał złych cech charakteru, wstępując do ubecji najpierw wojskowej, a później cywilnej. On już z podłym, strasznym charakterem przyszedł, z takim się, można powiedzieć, narodził. O generale Kiszczaku można też to powiedzieć, że nawet po śmierci budzi lęk. Kilka dni po jego śmierci, on zmarł 5 listopada 2015 roku, w jego rodzinnej wsi w Roczynach, niedaleko Andrychowa, pojawiła się ekipa reporterów związana z tygodnikiem Polska The Times, która chciała z mieszkańcami Roczyn porozmawiać na temat generała. Po pierwsze, zdziwienie ich było ogromne, bo nikt nie chciał nawet wskazać, gdzie jest dom rodzinny Kiszczaka. Wreszcie po pół godziny upolowali staruszkę, która bardzo powoli się przemieszczała, stąd nie uciekła, i zapytali się, gdzie w końcu tutaj mieszkał Kiszczak. Ona odpowiedziała, idźcie na to polową, a oni mówią, to on tam mieszkał. Ona mówi, ja wam nic nie mówiłam, idźcie tam i tam się pytajcie. Więc nawet się bała ta starsza pani wskazać, gdzie był rodzinny dom Kiszczaka. O ile trafili pod ten adres, a chcieli teraz kogoś, żeby udzielił im wywiadu na temat tego, ile razy tutaj Kiszczak się pojawiał, jaka to była rodzina, co i tak dalej, więc nikt nie odważył się zabrać na ten temat głosu. W którymś momencie trafili na jakiegoś Józefa z rodziny Kiszczaków i on im udzielił kilka słów takiego wywiadu wstępnego. Mówił, że Kiszczak często przyjeżdżał, zwłaszcza kiedy żył ojciec. Ojciec jego zmarł w 78 roku. Mówi, zawsze zjawiał się z obstawą, jak była jakaś zabawa taneczna we wsi, to rozsiadał się. Dookoła tam towarzystwo to ozbecko-wojskowego zawsze tam z nim przybywało.
I w którymś momencie ten Józef mówi, że nieopatrznie coś do Kiszczaka powiedział. Podbiegł jeden z funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i mówi do niego: masz szczęście, że w tobie płynie ta sama krew. Mówi: pół rodziny ci wybili Niemcy. A jakbyś jeszcze raz coś chciał chlapnąć, to pamiętaj, że drugą połowę rodziny ja ci załatwię. Więc to były też takie spotkania Kiszczaka z mieszkańcami Roczyn, w których się urodził. Książka w pierwotnej wersji miała ponad 1000 stron. Oczywiście nie do czytania coś takiego jest. Chciałem zrobić to tak, żeby została wydana w dwóch tomach. Wydawnictwo nie chciało się na to zgodzić. I z dużym żalem, ja nie potrafiłem się rozstać, tu jest 700 ileś stron, z tym, co napisałem, i zdałem się na korektę wydawnictwa. Głównie można powiedzieć, że tutaj zostało wycięte cała masa przypisów, bardzo ważnych właściwie dla historyków tego młodszego pokolenia, którzy później jakimś tam śladem będą kolejne pisali biografie, no ale stało się. Na spotkaniach autorskich bardzo często mam zadawane pytania, zwłaszcza w biografistyce to jest jak najbardziej na miejscu, które zawsze brzmi: czy pan się spotkał z autorem? Oczywiście z autorem biografii, nie autorem biografii, tylko bohaterem biografii. Oczywiście z Jaruzelskim się nie spotkałem, bo temperatura wrzenia między nami taka była po 1994 roku, żeby to się skończyło i dla niego, i dla mnie na pewno nieprzyjemnie. Natomiast z Kiszczakiem chciałem się spotkać. Napisałem do niego stosunkowo długi list, za chwilę fragmenty państwu przytoczę, i oczekiwałem na odpowiedź. Oczywiście ten list w formie podskryptu miał się ukazać w tej książce. Wydawnictwo stwierdziło, że nie nadaje on się w tej formie, którą skierowałem do Kiszczaka, żeby go zamieścić, że to jest za bardzo ważna i ceniona postać i tak nie należało pisać, że to jest w pewien sposób, może być dla generała uwłaczające. Ja w tym nic takiego nie widziałem. Przytoczę państwu we fragmentach ten list do niego i przytoczę kilka pytań, które mu zadałem, takich pierwszych 10, które miało poprzedzić nasze ewentualne spotkanie. Oto to pismo. Panie generale, nazywam się Lech Kowalski. Tak się złożyło, że jestem autorem poświęconej panu biografii pod tytułem Czech Kiszczak, pod tytuł Biografia wojskowa generała broni Czesława Kiszczaka. Maszynopis znajduje się aktualnie w obróbce redakcyjnej w wydawnictwie Zysk i Spółka. Do nadania książce ostatecznego kształtu pozostało jeszcze trochę czasu, więc uznałem, że jest to dobry moment na spotkanie i przedyskutowanie pewnych spraw i zagadnień, które być może pan jeszcze inaczej naświetli niż dotychczas, a ja przekonany o tym, że to ich ostateczny kształt, dokonam korekty we wspomnianym tekście. W związku z powyższym staropolskim zwyczajem wzywam pana generała na udeptaną ziemię, by się zmierzyć na argumenty na neutralnym terenie, sam na sam, w cztery oczy, w czasie przez Waćpana ustalonym, proponując na miejsce starcia Centralną Bibliotekę Wojskową w Warszawie. Od razu też wyjaśniam, dlaczego nie złożę wizyty w pana domu, gdyż gospodarz ma brzydki zwyczaj, który polega na tym, że jeśli uzna, że zadawane pytania są niewygodne, to przerywa rozmowę i wyprasza gościa. Ostatni raz zostałem tak potraktowany przez generała Kazimierza Witaszewskiego, słynnego Kasrurkę, a było to na początku lat 90. i od tej pory przyrzekłem sobie, że już nigdy nie dopuszczę do takiej sytuacji. Nikt nie będzie rozstawiał mnie więcej po kątach, tylko dlatego, że mu nie odpowiada zestaw moich pytań i słowa dotrzymuję. Mam za sobą wizyty w domach przeszło 35 generałów, wszystkich najważniejszych w siłach zbrojnych czasów PRL. I tu mu ich wszystkich wymieniam. I nadmieniam dalej. Wymieniłem tych mundurowych nie bez powodu. Każdy z nich w jakimś stopniu w trakcie nagrywania wywiadów lgał jak z nut, o czym przekonałem się dosadnie po nagraniu wywiadów. I kiedy powstał IPN i dostęp do akt archiwalnych stał się powszechnie dostępny, wyglądałem na głupka. Stąd gdyby pan generał zamierzał zachować się w podobny sposób jak wspomniani poprzednicy, czyli tak, jak to uczynił w książce,
Generał Kiszczak mówi prawie wszystko, to z góry dziękuję za takie spotkanie. Wówczas to ja wstanę i wyjdę, nie żegnając się z panem. Mam za sobą też kwerendy. Przeszło 12 tysięcy tomów akt archiwalnych. W tym kompletny zespół WSW przygotowuje monografię tej służby. Stąd nie pozwolę, by ktoś snuł w mojej obecności dyrdymały na temat swej przeszłości. Myślę, że te warunki brzegowe są do sforsowania i do spotkania dojdzie. I tutaj, proszę państwa, teraz przytoczę kilka pytań, które chciałem tytułem wstępu, jak gdybyśmy się spotkali, mu zadać. Pierwsze pytanie. Jak to się stało, że prosty, niewykształcony chłopak wiejski, bez doświadczenia bojowego, nie wspominając o szkole oficerskiej i bez stopnia wojskowego, dostał się z marszu do najbardziej zwyrodniałej i bandyckiej instytucji w dziejach PRL-u, w całości sowieckiej, zwanej Głównym Zarządem Informacji? Kto był pana wprowadzającym ze strony polskiej, a kto ze strony sowieckiej? Po co pan zgłosił się do nich w listopadzie 1945 roku? Czy z nienawiści do rodaków myślących inaczej o przyszłości narodu i państwa, których oni niemiłosiernie katowali i zabijali bez pardonu, a może były inne powody? Drugie pytanie. Czy ma pan świadomość, że Sowieci z tejże zwyrodniałej enklawy zakwalifikowali pana z czasem do grona kilkunastu najwybitniejszych wychowanków informacji wojskowej, zważywszy, że byli to zwyrodnialcy z NKWD i SMERSZ-u, to czym się pan tak zasłużył wobec tej plejady wykolejeńców, że wychwalali pana pod niebiosa? Czy zabijał pan na ich rozkazy współrodaków, chłopców i dziewczyny z polskiego antykomunistycznego podziemia zbrojnego? Czy ścigał pan tę młodzież po lasach i kniejach, aresztował, przesłuchiwał, bił i znęcał się w inny sposób? Ja twierdzę, że tak. Czy brał pan udział w grupach aresztująco-egzekucyjnych w ramach operacji zamojsko-lubelskiej w 1948 roku, kiedy to wyłapywano kadrem Ludowego Wojska Polskiego i pracowników cywilnych wojska i zwożono do Warszawy, gdzie w waszych splamionych krwią kazamatach w gezeli w nieludzki sposób ci ludzie byli bici i torturowani, a jednego z nich, podpułkownika przedwojennego, zakatowano na śmierć? W jakich jeszcze nikczemnych operacjach pan brał udział, choć nie do końca muszę o to pytać? Nie wszystko podwładni zdołali wyczyścić z pańskich akt archiwalnych. Jak wielu aresztowanych przetrzymywał pan w podległym panu areszcie w siedzibie 18. Dywizji Piechoty w Ełku? Czy wśród nich byli znani bohaterowie Polski walczącej, czy jedynie kadra Wojska Polskiego i pracownicy cywilni wojsk? A ponadto, dlaczego za wszelką cenę starał się pan, prowadząc przesłuchania, dołączyć niektóre z bieżących spraw dotyczącego się właśnie głośnego ogólnopolskiego procesu oficerów przedwojennych w ramach ubeckiej operacji pod kryptonimem TUM? Czy w ten sposób pragnął pan ze swymi wydumanymi materiałami śledczymi wpłynąć na szerokie wody i wyjść z cienia prowincjonalnych garnizonów? Marzył się panu udział w tym procesie? I jeszcze tylko jedno pytanie państwu przytoczę z tej serii. Jak pan mógł w okresie, gdy generał Kropieska siedział w celi śmierci i oczekiwał na wykonanie wyroku, dokładnie w tym samym czasie donosić do niego, do najwyższych przełożonych z GZI i obciążać go różnymi trefnymi sprawami za okres waszego wspólnego pobytu na misji wojskowej w Londynie? Czy nie zdawał pan sobie sprawy, że to mogło spowodować przyspieszenie wykonania wyroku kary śmierci? A może to Sowieci kazali panu tak postępować? Ja uważam, że zżerała pana ambicja. Pan za wszelką cenę pragnął zrobić błyskawiczną karierę, zmierzając do celu po trupach. I tu jest jeszcze jedno takie pytanie, które chciałbym przytoczyć, bo ono może nas wprowadzić dobrze do dyskusji, bo świętej pamięci profesor Józef Szaniawski wielokrotnie toczył boje z Kiszczakiem na łamach prasy również. Kiszczak go nigdy z tego powodu nie zaskarżył w sądzie, a pan Józef udowadniał mu, że Kiszczak brał udział w plutonach egzekucyjnych i że to miało miejsce na terenie marynarki wojennej i że był żołnierzem takich plutonów, które rozstrzeliwały kadry i marynarzy. I argumentów, dowodów na to jako takich ani nie miał Józef Szaniawski, ani na obronę żadną nie miał Kiszczak.
I tak między sobą się po co jakiś czas w prasie ścierali, ale ja trafiłem w archiwach na pewien dokument i tutaj to było jedno z pism i tutaj sformułowałem w takiej formie do niego jako pytanie kolejne. Czy dotarło do Pana, że jednym z warunków, jakie podstawił rządzącym komunistom wiceadmirał Józef Unruh w sprawie swego powrotu z emigracji do kraju, było odwołanie Pana ze służby w marynarce wojennej? W tym czasie piastował Pan stanowisko szefa zarządu w USW. Jak Pan myśli, o co mógł mieć pretensje właśnie do Pana ten zasłużony człowiek dla Polski i narodu? Otóż Józef Unruh bardzo dużo wiedział na temat Kiszczaka i jego przeszłości i prawdopodobnie to było powodem postawienia takiego warunku, że Kiszczak ma opuścić szeregi marynarki wojennej. W tym czasie, gdy gromadziłem dokumenty do tej książki, na mój adres mailowy otrzymałem wiadomość z Chicago, gdzie jeden z panów informował mnie, że pochodził z rodziny, w której Kiszczak, służąc w Ełku, jego któremuś z członków rodziny, ja nie chcę tego bliżej przytaczać, bo wiem dokładnie, ci ludzie nadal sobie nie życzą, żeby operować tutaj nazwiskami. Kiszczak podległemu żołnierzowi wydał rozkaz rozstrzelania leśniczego. To było w 1951 roku, kiedy on służył jako szef bezpieki wojskowej w Ełku. Ten żołnierz odmówił to wykonanie tego rozkazu, a leśniczy miał zginąć za to, że pomagał temu podziemiu antykomunistycznemu po wojnie, wspierał je. I tego chłopca młodego znaleziono w tym lesie 3 miesiące później. Ktoś go zastrzelił, a leśniczy w podobny sposób również zakończył żywot. Brat tego chłopca żyje, to ci 90-letni pan i nie można robić mu coś takiego, żeby go przywoływać na świadka, operować nazwiskami, bo jest to osoba schorowana i nie w tym jest rzecz. Kiszczakowi jest początek jego kariery bardzo trudno udowodnić, co robił, gdzie przebywał. Można się tylko zorientować i to mnie bardzo naprowadzało, bo Kiszczak popełnił, mimo że jest to kuty, był kutym czekistą, ale popełnił jeden zasadniczy błąd. Nie wyczyścił swojej teczki personalnej, tak jak to uczynił towarzysz Wojciech Jaruzelski. I teczka Kiszczaka, a są dwie teczki, jedna za okres służby w wojsku, a druga jak został szefem resortu spraw wewnętrznych. W tej pierwszej teczce ona zawiera 180 stron, druga około 100 stron. No jest właściwie wszystko z życiorysu Kiszczaka, który służy jak taki dobry przewodnik po archiwach. I Kiszczak się zorientował, że ta teczka nadal funkcjonuje, bo przekonany, że ona została zniszczona. I zjawił się w archiwum instytucji centralnych MON w twierdzy w Modlinie i próbował tą teczkę przejąć. Na całe szczęście 2 tygodnie wcześniej ta teczka zmieniła miejsce pobytu i została wysłana do IPN-u. Gdyby ją Kiszczak dopadł na terenie archiwum instytucji centralnych MON w Modlinie, archiwistki by tak zastraszył, zaszantażował, że z tej teczki by też zostało z 10 stron, zrobiłby co chciał. Natomiast w IPN-ie nie miał już odwagi tam się pojawić i dzięki temu ta teczka istnieje i funkcjonuje w obiegu naukowym. Co do samej teraz okresu gromadzenia materiału do tej książki. Otóż ta książka jeszcze inaczej będzie kiedyś w przyszłości wyglądała, mam nadzieję, że będzie mi dane napisać drugie wydanie. Jak Państwo wiecie, zbiór zastrzeżony w IPN-ie zostaje odtajniony. Tam naprawdę znajdują się dokumenty, które przerażają. Mnie przerażały wiele dokumentów, do których trafiałem związanych z osobą Kiszczaka.
ale archiwiści, którzy pracują w IPN-ie, mówią, że to jest wszystko jeszcze przedszkole, to, co znajduje się w zbiorach zastrzeżonych IPN. I mam taką nadzieję, że będziemy kiedyś dane w przyszłości podjąć się napisania drugiego wydania i uzupełnić je o te najnowsze rzeczy pochodzące ze zbioru zastrzeżonego. Przechodząc teraz króciutko do bohatera tej książki. Ja nie chcę się tutaj powtarzać w sprawie tego, co jest w tej książce. Państwo albo sobie przeczytacie, albo może niektórzy z Państwa już się zapoznali z tą książką. Powiem tylko tyle, że tak jak tam we wstępie wspomniałem, gdyby na bezludnej wyspie razem z sobą pojawili się Kiszczak i Jaruzelski, to Robinsonem Crusoe z pewnością byłby Kiszczak, Jaruzelski co najwyżej piętaszkiem. Jest to bezwzględna postać. Jaruzelski miał ogromne szczęście w swojej karierze zawodowej, że trafił na tego arcyłotra, który od roku 67, bo kariera Kiszczaka chyliła się ku upadkowi. On 12 lat już chodził w stopniu pełnego pułkownika i gdyby Jaruzelski nie podał mu ręki w 67 roku, Kiszczak by przepadł, jak jeden z tysięcy pułkowników odszedłby z armii anonimowo wręcz. I Jaruzelski na takich nawet nie zaszczycał spojrzeniem wzroku w tym kierunku, bo tylu ich było, bo ta armia była bardzo duża. Ale w 67 roku no, Kiszczak, można powiedzieć, jakby się na nowo odrodził w sensie służby zawodowej. Otóż generał Kufel popełnił zasadniczy błąd. Zrobił go pełnomocnikiem w okresie, kiedy wojska Układu Warszawskiego napadły na Czechosłowację. To był sierpień 68 roku. Pierwszy raz Jaruzelski zauważył Kiszczaka, jak trwała akcja tak zwana odrzydzania Wojska Polskiego. To był czerwiec 67 roku. Kiszczak tam się bardzo angażował. Cała masa dokumentów niszczących kadrę narodowości żydowskiej nosi podpis Kiszczaka. Ja dotarłem do takiego zbioru akt, ja go tu nie umieściłem w tej książce, który został zatytułowany Orient Express. Oni sobie robili takie adekwatnie do sytuacji, nadawali kryptonimy różnym swoim sprawom operacyjnym. Ten Orient Express miał po prostu, był niczym innym jak przyspieszoną wywózką oficerów narodowości żydowskiej z Polski, prawda, poza granice kraju. Jaruzelski patronował tej akcji i Kiszczak mu tu wielu dostarczył dokumentów, które no, przyczyniły się, że zlikwidowano, no, znaczy w sensie takim, że usunięto z wojska ponad 1348 oficerów. Jaruzelski ostatnich wyrzucał z wojska w połowie lat 80. A od 83 roku nadal jeszcze tą akcję prowadził generał Florian Siwicki. Także nigdy im nie darowano tego. I w 68 roku Kiszczak znajduje się w Czechosłowacji. Generał Kufel go tam wypuścił. On odpowiada tam za kontrwywiadowczą osłonę wojska. I pomijając swojego szefa, bo szefem WSW jest wtedy Kufel, generał Kiszczak nawiązuje kontakt z generałem Jaruzelskim. Jaruzelski doskonale się zaczyna orientować i widzi, że ma bardzo łebskiego pułkownika, w którego może, jak mówią w wojsku, orać i który nie piśnie, bo jest od niego całkowicie uzależniony i Jaruzelski po prostu stawia na niego. I od tej pory jest to jego, można powiedzieć, pierwszy cyngiel, jak mówią w środowiskach mafijnych, czy wręcz egzekutor. To jest człowiek od brudnej roboty. Jaruzelski go wykorzystuje w tym roku 68, między innymi również do rozprawy z generałem Kuflem, szefem WSW. Generał Kufel miał taką przypadłość, że na wszystkich zbierał tak zwane haki i miał ich bardzo dużo na generała Jaruzelskiego, a zwłaszcza na jego agenturalną przeszłość z okresu informacji wojskowej, bo jak Państwo wiecie, był to niekwestionowany agent i tak dobry informacji wojskowej, że nawet został zakwalifikowany jako kandydat na rezydenta. Miał pseudonim TW Wolski. I wysadzając siodła Kufla, Jaruzelski zrobił Kiszczaka szefem WSW. W zamian za to wyczyszczono mu dokładnie jego przeszłość z okresu informacji wojskowej. Później doskonale spisał się Kiszczak w okresie grudnia 70 roku.
to on podrywał i ochraniał na zewnątrz Komitet Centralny siłami WSW i jednostek nadwiślańskich MSW. W tym czasie w gmachu KC rozprawiano się z Gomułką, którego zdetronizowano i wyniesiono, prawda, na pierwszego sekretarza Edwarda Gierka. Tak wysoko go ocenił wówczas Jaruzelski, że proszę sobie wyobrazić, jeszcze nie posprzątano trupów tych wszystkich pomordowanych, pozabijanych w grudniu 70 roku, a panowie się umówili na spędzenie wspólnych świąt w zakopanym WDW wraz z rodzinami i na te święta wyjeżdżają. Najpierw wyjeżdżają żony z dziećmi, a panowie później dołączają. I teraz sobie proszę wyobrazić, czy gwiazdkowy generał jedzie na te święta z pułkownikiem Wojska Polskiego, co jest po prostu, no, nigdy nic takiego się nie powtórzyło, ani wcześniej, ani później. Oczywiście, że kariera z tym momentem Kiszczaka zawiodła go tam, gdzie go zawiodła, prawda, na same wyżyny. Faktycznie był drugą osobą w państwie. Co z tego, że był tam jakiś premier Messner czy Rakowski, on w ogóle nie chodził na posiedzenia Rady Ministrów, wysyłał tam któregoś ze swoich zastępców. Każdego właściwie traktował z góry, każdemu mógł wyrządzić ogromną krzywdę. Sam się przyznawał, mówiąc, że jak powiedziałem, że ma siedzieć, to siedział. Jak powiedziałem, że wypuścić go, to go wypuścili. I takie też było prawo, które Kiszczak wcielał w całej dekadzie rządów mundurowych w latach 80. To Kiszczak rozbudował służbę bezpieczeństwa niemalże do rozmiarów z czasów stalinowskich. To on im dał takie uprawnienia w połowie lat 80. i tak upodmiotowił, że stali się właściwie realną siłą, która pozwoliła mu, szachując na prawo i lewo, zarówno tą stronę partyjną, jak i solidarnościową, wyjść z tego na takich zasadach, jakie sobie on ustanowił i jakie sobie gdzieś tam wykoncypował. Dlatego też odchodząc ze stanowiska i przechodząc w niebyt już w czasach III RP, od czasu do czasu sobie lubiał rzucić tam gdzieś żartem, że do tej pory oglądając telewizję widzi swoją daną agenturę. I to właśnie była prawda. Tak urządził okrągły stół, tak przebrnął gładko i odszedł nietykany. Właściwie wszystkie procesy z lat 90. to była gra pozorów zarówno sądów, jak i tych, którzy go pozywali, bo nie było siły, żeby można było mu cokolwiek więcej zrobić, niż mu, prawda, sądownie, prawnie próbowano zrobić. Wyrok był historyczny, symboliczny i na tym się wszystko zakończyło. Proszę Państwa, ja uważam, że będzie ciekawiej, jak Państwo w formie pytań, uwag do książki, do mnie, do opisanych tutaj tych sytuacji z udziałem Kiszczaka czy z Jaruzelskiego, byście Państwo mi zadawali pytania, a ja bym na bieżąco odpowiadał. To będzie ciekawsze niż moje wynurzenia, prawda, w tak grubej książce, która jest do przeczytania, a tam jest wiele ciekawszych rzeczy, niż w tej chwili mógłbym je przytoczyć od tak sobie na spotkaniu autorskim. Dziękujemy bardzo. Ja może pozwolę sobie swoją jakby taką opinię wyrazić, jednocześnie zadać pytanie, zanim Państwu udzielimy głosu. Czytając tą książkę, co nie jest zadaniem łatwym, bo nie jest to lektura na jedną nockę czy na przeczytanie jednym tchem. Pan tutaj wspomniał, że objętość jest jej mniejsza. Gdyby te przypisy były normalnym drukiem, to objętość byłaby jeszcze dużo większa. A jeżeli zostały usunięte, to tym bardziej, no szkoda, że nie ma wszystkiego. Ja odniosłem takie wrażenie, że mamy do czynienia z dokumentem, który pokazuje nam, jak w sposób nieuprawniony i bezprawny grupa ludzi z instytucji, które powinny służyć państwu, milicja, wojsko, tworzy nagle drugą władzę i robi to zupełnie bezkarnie. I nasuwa mi się takie pytanie, czy nie było takiego mechanizmu w armii, który pozwoliłby odsunąć od
stanowisk od władzy ludzi, którzy nie mieli do tego predyspozycji ani formalnych uprawnień. Czyż mamy tutaj do czynienia z facetem, który, no, przekładając to na język cywilny, skończył szkołę przyzakładową, prawda? Podstawową tylko. Ja mówię o tym, co było po podstawówce, bo za szkółki przyzakładowe uważam ten kurs, który odbył tutaj w Łodzi, zresztą przyspieszony. I to była chyba jego taktyka, bo następny ten w szkole piechoty trwał 9 miesięcy, on go skończył w 2 miesiące chyba z tygodniem, od lipca do września, więc wygląda to, że to był stały mechanizm. Ale przecież do wojska, im więcej czasu mijało od zakończenia wojny, przychodzili ludzie po studiach, którzy, no, musieli obsługiwać nowoczesny sprzęt, mieli wykształcenie, mieli wiedzę i wygląda na to, że ta sitwa siedząca tam od czasów tuż powojennych jest w stanie przed nimi się obronić. Jakimi mechanizmami ci ludzie byli eliminowani? I co się stało, że to właśnie Kiszczak, no, zdołał przetrwać i usadowić się w niby nowym systemie? Kim wobec tego był Mazowiecki? Kim byli ci, którzy akceptowali Kiszczaka niby w tym tak zwanym niekomunistycznym rządzie, prawda? Bo praktycznie o losach każdego obywatela decydowała ta sama grupka, czyli milicja, ISB i to wszystko, co z nim związane, wojsko, WSW i instytucje z nimi związane, poprzez to, że wojsko miało wpływ na gospodarkę, na przemysł swoimi zamówieniami, obecnością w strukturach gospodarczych, handlowych wszystkich, prawda? SBCja paszportami i tak dalej, i tak dalej. W jakim świecie musieliśmy żyć, że to wszystko, co pan opisał tutaj, było możliwe? I czy można sobie wyobrazić taki mechanizm, który odsunąłby od władzy tych nieudaczników, niewykształconych ludków i pozwolił zastąpić ich, no, kadrą z wyższym wykształceniem, przygotowaną merytorycznie, a przede wszystkim ograniczającą się do tych uprawnień, które określone były w Konstytucji, bo przecież to wszystko, co robili w ramach WSW, SB, MSW i tak dalej, to było jedno wielkie bezprawie. Ja rozpocznę może od tego, że nigdy nie było takiego zagrożenia, ani najmniejszego zagrożenia, żeby ludzie tacy jak Kiszczak, Jaruzelski poczuli się zagrożeni od wewnątrz, z szeregów kadry Wojska Polskiego. Takie coś było w ogóle nie do pomyślenia. Selekcja i kontrwywiad wojskowy kandydatów do służby w wojsku prowadził bardzo systematycznie opinie okresowe, roczne, agentura w każdej jednostce. W pewnym momencie sama Wojskowa Służba Wewnętrzna miała ponad 6,5 tysiąca tajnych współpracowników w siłach zbrojnych. To jest taka nie do końca, ale prawie dywizja, można powiedzieć, donosicieli, czyli jedna dywizja donosicieli. W każdej jednostce oficer obiektowy WSW miał ich kilkudziesięciu. Miał ich w szeregach kadry, w sztabie, w dowództwie, wśród żołnierzy, wśród wszystkich stanów zmiennych. Jeżeli tutaj Państwo jesteście na sali i macie życiorysy związane z Solidarnością, tak jak tutaj pan Andrzej Słowik, prowadzący dzisiejsze spotkanie, to muszę Państwu powiedzieć, że zasadniczym błędem tej drugiej strony solidarnościowej było to, że nie utworzyła czegoś takiego jak komórki kontrwywiadowczej, która by ich wewnątrz sama chroniła, tak jak Kiszczak i Jaruzelski chronili wojsko przed Solidarnością. Otóż wielokrotnie z pewnością wielu z Państwa, będąc w szeregach Solidarności, witało niemalże chlebem i solą powracających żołnierzy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, którzy pojawiali się w swoich dawnych macierzystych zakładach pracy. Gwarantuję Państwu, że wśród tych, których witaliście, 30% przynajmniej stanowiło agentury przygotowanej i wyszkolonej przez wojskowe służby wewnętrzne,
i oni bezszmerowo przechodzili w szeregi Solidarności i ta długa ręka Kiszczaka i Macka Jaruzelskiego, ona się wydłużała z każdym kolejnym, odejściem kolejnych roczników do rezerwy. Byli, można powiedzieć, zabezpieczeni na wszystkich możliwych frontach. Selekcja na pewne stanowiska wyższe w armii od dowódcy brygady, dywizji już nie zależała ani od Kiszczaka, ani od Jaruzelskiego. Ona musiała być konsultowana z towarzyszami, jak oni mówili, radzieckimi. Wszyscy ci późniejsi dowódcy dywizji, brygad, okręgów wojskowych, szefowie instytucji centralnych, MON, oni wszyscy musieli odbyć dłuższe czy krótsze przeszkolenie w Moskwie, czy to była Akademia Woroszyłowa, czy jakaś inna szkoła KGB. Wszyscy przez ten, przez to sito sowieckie przechodzili. Tak i w resorcie obrony narodowej i spraw wewnętrznych. Wszędzie byli doradcy, bliżsi, dalsi, którzy no, czuwali nad tą armią i nad tą służbą bezpieczeństwa. Więc tu nie mógł się nawet najmniejszy bunt w głowach gdzieś tam młodszej kadry wykiełkować, który miałby powodzenie jakiekolwiek. On jeszcze jeden z drugim, młody oficer, nie pomyślał nawet tak, a już jak gdzieś tam jakiemuś koledze zwierzył się z czegoś na drugi dzień oficer obiektowy, najczęściej już taką informację miał u siebie odnotowaną. Takie przypadki, które były związane z rokiem 67, kiedy szczyszczali kadrę pochodzenia żydowskiego, no, potrafili w dwójkę wytworzyć taką atmosferę w siłach zbrojnych, że ta szara masa, ta oficerska na tych najniższych stanowiskach, wyzwolono w niej takie instynkty, no, których po dziś dzień się wszyscy wstydzą. Jakbym Państwu opowiedział, na jakiej zasadzie odbywało się w toaletach udowadnianie, czy jest się Polakiem, czy Żydem, to się w głowie po prostu nie mieści, kto to robił. Po prostu tak to do takiego stanu to potrafiono doprowadzić. Rok 70 na Wybrzeżu. No mój Boże, przecież to nie Jaruzelski, ani nie Kiszczak strzelali, bo oni siedzieli w Warszawie. Ani jeden, ani drugi na Wybrzeżu się nie pojawił, prawda? To strzelali porucznicy, kapitanowie, prowadzili tych żołnierzy. Dlaczego to robili? Bo ta indoktrynacja z każdym rokiem no, była coraz skuteczniejsza. No przecież niemalże 100% kadry było w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, prawda? No więc o czym my tutaj mówimy? Tu nie było nawet iskierki nadziei na jakikolwiek bunt, nawet nikt tak nie myślał. Powiem tylko jeszcze jedną rzecz, kiedy oni się zorientowali, że muszą odpuścić, bo ta armia już nie jest taka, ani ta służba bezpieczeństwa nie jest taka. To było po stanie wojennym. Ta kadra miała swoje przecież rodziny, dzieci, na studiach, żony w zakładach cywilnych i to zaczęło docierać nie poprzez to, co wtłaczano w głowy w armii czy w służbie bezpieczeństwa, a od tyłu, poprzez domy rodzinne. I dopiero wtedy, u schyłku 88-89 roku, Kiszczak i Jaruzelski już wiedzieli, że za sobą nie porwą masy wojsk, ani funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa, że może nastąpić rozłam i to będzie dla nich niebezpiecznie, to będzie początek ich końca. W takim sensie ja to tak widzę i odbieram.